Drodzy kochani, chciałem wam powiedzieć kilka słów o zabijaniu zwierząt. Otóż na całym świecie, czy to w Hiszpanii, czy to w Azji, czy to w Hongkongu, zabija się olbrzymią ilość ryb, zwierząt, krów i różnego rodzaju innych zwierząt po prostu się zabija. Byków i niebyków, i jak również wielokrotnie są to kraby i są wrzucane do wrzątku i łowi się ogromną ilość krabów również na Morzu Północnym. No i co za tym idzie? Są zjadane ogromne ilości mięsa przez ludzi i idzie ogromna rzeź zwierząt. Przede wszystkim ja nie zgadzam się z zabijaniem krów. Właśnie dzisiaj widziałem taki YouTube, taki film, na którym krowa została po prostu złapana, zabita, podcięto jej nogi, krwawiła na ulicy, bo chciała po prostu uciec z tego, z miejsca kaźni, gdzie zabija się inne zwierzęta. No ale niestety dopadli ją i po prostu obcięli jej nogi i zaczęła po prostu krwawić i zabili ją w końcu. No, ja powiem jedno, że zabijanie zwierząt, niestety, powtarzam to wielokrotnie w moich programach, prowokuje subtelną reakcję, karmiczną na dane społeczeństwo. Jeżeli w danym społeczeństwie są zabijane po prostu krowy, zabijane zwierzęta, czy to są owce, czy to są jakiekolwiek inne zwierzęta, w tym kraju wcześniej czy później zapanuje wojna. No i ludzie zostaną zabici. Po prostu jakby prawo karmy się odwróci przeciwko ludziom. To, co robisz, zostanie tobie zrobione. Czyli jeżeli człowiek zabija, no to sam zostanie po prostu zabity. Może to być i w tym życiu, jak w formie ludzkiej, może zostać unieszkodliwiony, lub może to być w następnych żywotach, w następnych reinkarnacjach, prawda? Także nie polecam nikomu zabijania zwierząt. Nie polecam generalnie nikomu, żeby po prostu ktoś zajmował się zabijaniem zwierząt. Ponieważ za zabijanie zwierząt bierze się bardzo silną reakcję karmiczną. Jest to bardzo negatywna reakcja. No i po prostu karma, jak to się mówi, nie przebacza nikomu. To, co zrobiłeś komuś, no to musisz sam potem zapłacić. Czy to w jakikolwiek sposób. Ja jeszcze raz podam przykład Argentyny. Po prostu Argentyna jest krajem, w którym się zabija naprawdę dużą ilość krów. I ten kraj miał naprawdę problemy ekonomiczne i socjalne i w ogóle. Dlaczego? Ponieważ ta karma od zabijania tych byków, tych koni, zabijania tych krów, no to wszystko po prostu niestety, ale dane społeczeństwo wcześniej czy później musi zapłacić. I to właśnie się potem manifestuje w taki sposób, że jakiś kraj, który ma złą karmę, no to ma problemy ekonomiczne, ma problemy one ende, jak to się mówi, bez końca. Z czymkolwiek, czy to jest ekonomia, czy to jest jakakolwiek inna dziedzina życia publicznego, po prostu występują tam zamieszki, występują tam problemy w tym kraju, no po prostu to jest zła karma danego kraju. I jeżeli my w Polsce będziemy utrzymywać rzeźnię i będziemy zabijać cały czas olbrzymią ilość krów, no to niestety specjalne stworzenia hamują nam wojnę i żeby nie było i palą tą karmę negatywną, żeby nie było jakiegoś konfliktu, żeby nie było jakiejś wojny nuklearnej, ale jeżeli tak dalej będzie, no to po prostu ta reakcja może w jakimś tam procentach, 2, 3, 4, 6% zamanifestować się w danym społeczeństwie i może wybuchnąć jakiś konflikt, jakieś zamieszki lub jakikolwiek inny rodzaj niepokojów społecznych. A wszystko to razem jest powiązane właśnie z subtelnym prawem karmy, które istnieje nie tylko w naszym kraju, w Polsce, ale również w innych krajach. To jest prawo globalne, które istnieje. Jeżeli ty zabijasz, sam zostaniesz zabity. I ja podejrzewam, że kraje, w których w tej chwili występują konflikty, no niestety w poprzednich jakby wiekach ludzie mieszkający w danym terenie narobili dużo złej karmy i w tej chwili jakby odbierają reakcję tej karmy. Czy to może być Irak, Syria, czy to może być Afganistan, czy to może być jakikolwiek inny kraj, gdzie występują konflikty. I no niestety to jest nie przez przypadek dany kraj ma wojnę, bo to wszystko tak naprawdę jest kontrolowane przez prawo akcji i reakcji, prawo karmy. I to prawo karmy jest znane już od wielu, wielu tysiącleci w Indiach i to prawo karmy, chcemy czy nie chcemy, to prawo funkcjonuje w tym świecie materialnym i to nie jest przypadek, że jedno dziecko się rodzi w Jugosławii, a drugie dziecko się może narodzić na Teneryfie i mieć wszystkie udogodnienia do życia, prawda?
a tak wszystko to naprawdę jest sterowane przez prawo karmy, które powoduje, że jedna osoba ma życie w taki sposób, a druga osoba ma życie w inny sposób. Wszystko jest kontrolowane właśnie tym właśnie prawem karmy, które funkcjonuje w tym świecie materialnym. I to właśnie chciałem Państwu uświadomić, że zabijanie zwierząt i jedzenie mięsa tak naprawdę nie jest dobre dla nas, ale jeżeli ktoś już lubi to mięso i lubi sobie podjeść, no to ja bym polecał już tą rybę ewentualnie, jeżeli te ryby już są takie mniej świadome, mają mniejszą świadomość, mają tą świadomość, ale o wiele mniejszą jak krowa, także jeżeli ktoś naprawdę już lubi jeść mięso, to te ryby może sobie tam zjadać. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma produkuje Aronit. Na linku pod naszym YouTube'em znajdziecie linki do aukcji, a tam możecie zakupić nasze produkty. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.